9. Daniel Sawicki, dzień dobry, moim Państwa gościem jest dziś Dariusz Legutowski, radny miasta Zielona Góra, koalicja Platforma Obywatelska, bo zmienili Państwo nazwę. Tak jest, klub witam Platformy. Serdecznie. Klub Platformy Obywatelskiej, dzień dobry. Panie radny, zacznijmy od korowodu kończącego winobranie. Pana co prawda nie było na tym winobraniu siłą rzeczy z tego, co rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, ale to na samym zakończeniu, czyli podczas korowodu, taki happening urządziły też osoby, które tęsknią za amfiteatrem pana koledzy. Po co ten happening? Przywróćmy amfiteatr na korowodzie. No, był pomysł taki, żeby zaznaczyć jakby wolę mieszkańców, która była wielokrotnie wyrażana, żeby zachować amfiteatr, który jak widać w czasie wakacji jest potrzebny, bo mieszkańcy nie mają gdzie się podziać, chcieliby też brać udział w imprezach kulturalnych. Także myślę, że to był ten główny cel. Byliśmy też chyba miesiąc wcześniej, żeby zobaczyć projekt tego amfiteatru razem z Januszem Rewersem. Okazało się, że w sumie ten blaszak, który jest zaprojektowany, to jest de facto totalna destrukcja tego obiektu, który teraz jest. To jest wyburzenie obiektu, skarb, miejsce dla widzów. No i koszt, jaki tam jest zaplanowany, 81 milionów, to nijak ma się do pierwotnych planów, które były na kwotę około 28 milionów, tak jak obiecał pan Kaliszuk, że... Trzy lata temu te plany były. Trzy lata temu, rozumiem, jakieś podwyżki mogły mieć miejsce, ale 81 milionów to chyba nigdy nie zostanie wybudowane. No i widzieliśmy te plany, że wydano 1,5 miliona i stoją na półeczce w szafie. I chyba tak to zostanie, także nie widzę tutaj możliwości, żeby ten obiekt został wybudowany, a na dzisiaj nie mamy nic, ani perspektywy, żeby to wyremontować. Był czas, można było pomyśleć, były środki na rewitalizację wzgórz piastowskich i z tych pieniędzy można było próbować robić rewitalizację tego, co jest. Ale to tak postulowaliby Państwo, żeby dzisiaj rzeczywiście wracać do remontu amfiteatru, odnowienia go, zrobienia czegoś tam w tym stylu, co po prostu przez lata tam stało? Tak, oczywiście. Taka jest też wola mieszkańców. Ten nowy obiekt, który jest zaprojektowany, to jest na 1734 miejsca. Zamknięty obiekt. Zamknięty obiekt. Teraz go trzeba ogrzać zimą, tak? Latem jak w jakiś sposób zziębić, to nie do wytrzymania przy tych temperaturach przebywanie w takim obiekcie. Przypomnę, że na dzisiaj amfiteatr, który był dotychczas, miał 4400 miejsc siedzących, a w tym roku w Szczecinie został oddany obiekt za 33 miliony na 2700 miejsc. Oglądaliśmy otwarcie, bardzo ładnie to wygląda. Mieszkańcy właśnie o czymś takim myślą, żeby w dalszym ciągu w Zielonej Górze pozostał amfiteatr, tak jak było, jaka była tradycja naszego miasta. Mówi pan, mieszkańcy o tym myślą, no część mieszkańców na pewno, ale powiem szczerze, mi się wydaje, że takim głównym inspiratorem jest artysta sceniczny, pana kolega też z Rady Miasta, Janusz Rewers, który chyba najbardziej o tym tęskni, o tym, żeby wystąpić na deskach amfiteatru, no bo występował już tam, to nie jest tak trochę? Wiele imprez tam się odbywało, zresztą też między innymi festiwal kabaretów, tak, chyba z 10 edycji miało miejsce. Ogólnopolska telewizja transmitowała te występy, te koncerty, a na dzisiaj mi się wydaje, że no, widać też aktywność, jeżeli już tu wymieniliśmy osobę Janusza Rewersa, ale w koło Zielonej Góry widać te wszystkie różnego rodzaju imprezy, które przygotowuje. Szkoda, że nie w Zielonej Górze, bo można było takie fajne koncerty, mm-hmm, które dotychczas się odbywają gdzieś poza, żeby się u nas w mieście odbywały. Dobrze, zostawiamy winobranie, zostawiamy amfiteatr, zobaczymy, jak to się potoczy rzeczywiście z przebudową tego obiektu. Porozmawiajmy o sprawach miejskich typowo, a tutaj podwyżka dla pracowników miasta Zielona Góra. Prezydent dał części pracownikom 750 zł podwyżki. Pozostałym, z tego co słyszymy, chyba 550. Nie wiadomo dlaczego, dostali mniej. W każdym bądź razie prezydent mówi, że nie ma pieniędzy. No, państwo krytykują za tę postawę prezydenta Kubickiego ostro. To są bardzo ważne sprawy, podstawowe dla pracowników. Pracownik powinien być dobrze wynagradzany, powinien mieć komfort przychodzenia do pracy, a z tego co słyszymy, to jest konflikt. Konflikt trwa już dosyć parę miesięcy, chyba od początku roku. Pracownicy uważają, że prezydent ma stanowisko bardzo konfrontacyjne w stosunku do pracowników i
I to jakby burzy możliwość zawarcia kompromisu. Są co chwilę jakieś nowe pomysły. No i w sumie kary. Pracownicy, którzy strajkują, którzy nie chcą przyjąć tego porozumienia. Ale jest strajk? Strajkuje ktoś rzeczywiście? Czy no, to jest protest? To jest taki protest. To w formie takiego protestu, że nie uzyskali tego, co wcześniej poprzedni pracownicy, którzy jakby zgodzili się na warunki, oni mają mniej, jakby za karę, tak? No na sesji Rady Miasta państwo też o tym dyskutowali, tam prezydent powiedział, że no nie ma pieniędzy, że to nie spina mu się ten chyba budżet. To jest tak jakby zagrywka na przeczekanie. Tak mówią związkowcy, też mówią pracownicy, że są nierówno traktowani, że prezydent jakby ich mocno tutaj naciska i jakby taką ma rolę dominującą. Nie jest w porozumieniu, nie rozmawia z pracownikami tak jak powinien pracodawca. Także no, są zawiedzeni sposobem prowadzenia negocjacji. Ja rozumiem, bo tam były chyba prowadzone negocjacje przez negocjatora, prawda? Chyba w czerwcu to się nawet odbywało. No państwo, rozumiem, w tej sprawie stoją po stronie Solidarności w Związku Zawodowego. Tak, moim zdaniem mają rację pracownicy. Pracownik powinien być wynagrodzony godnie w stosunku do swoich kwalifikacji, wykształcenia, odpowiedzialności, wykonywanych zadań, a z tego co wiemy, to tak nie jest. Słyszeliśmy wypowiedzi na komisji też, która była w Radzie Miasta i tam takie słowa usłyszeliśmy, że są pewni pracownicy, którzy mają bardzo wysokie kwalifikacje, a praktycznie mają minimalną pensję. Minimalną pensję? Tacy fachowcy? Nie wiem, pan też chyba był na tej komisji, co jeden ze związków. Nie, na komisji akurat nie byłem, Był pana kolega. Może kolega był redakcyjny. Bo to taki jest system dochodzenia, że ci nowi, którzy przychodzą, mają już od razu wyższe te wynagrodzenia, a tym pracownikom starszym się robi te podwyżki i te podwyżki, jeśli chodzi o zasadniczą pensję, są bardzo zbliżone. Ale pana zdaniem to grozi jakąś eskalacją, nawet strajkiem, bo powiedzmy, to jest kilka żłobków, to jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli MOPS i również Urząd Miasta, pracownicy Urzędu Miasta. To jest spora naprawdę rzesza osób. No, nie wiem. Prawdopodobnie gra na przeczekanie, pracownicy są zdenerwowani. Nie wiem, jak tak dalej to będzie wyglądać, to myślę, że Urząd Miasta jakby będzie miał coraz większe problemy z ludźmi. Bo pracownicy też mogą próbować. No są cenni urzędnicy, którzy pracują już parę lat, no to szkoda pracownika, żeby zmieniał pracę, żeby odchodził, bo to jest jasne, doświadczony pracownik jest niezwykle cenny. Zresztą pan też prowadzi przecież firmę dużą, to pan chyba o tym sam dobrze wie, jak to wygląda. Tak, dokładnie. Mieliśmy w ostatnich latach prosperity, wszystko bardzo fajnie szło. Dużo materiały budowlane, prawda? Dużo pieniędzy z Unii Europejskiej było jakby zagospodarowanych przez miasto i wydawanych. No a teraz przyszły trochę trudniejsze czasy, inflacja wskoczyła na dosyć wysoki poziom, no i te pensje są nieadekwatne do tych wzrostów, no i widać, że pan prezydent jak ma pieniądze pełne, pełną kieszeń, to widać, że to było proste, natomiast w takiej sytuacji kryzysowej się nie sprawdza. Mocne słowa, nie sprawdza się prezydent. Dobrze. Przejdźmy do kolejnej sprawy, gdzie też będą pieniądze odgrywały główną rolę, a mianowicie chodzi o wiadukt przy Zjednoczenia. Ten wiadukt jest do rozbiórki. Trzeba będzie budować nowy, a nowy wiadukt, to mówi się o tym, że to jest około chyba 100 milionów złotych. Tam no, chyba mamy powoli problem z tym wiaduktem. No i to duży problem. Wydaje mi się, że to jakieś tutaj niedopatrzenie, że stan techniczny nie był badany wcześniej tego obiektu, a są takie wymagania. Powinny być wykonywane przeglądy bieżące, podstawowe, rozszerzone, pięcioletnie. Chcielibyśmy zobaczyć jako radni też tą książkę tego obiektu, kto to robił, czy były wykonywane te przeglądy. Także miasto musiało znać ten stan techniczny tego obiektu. Jak to wygląda? Będą pytania, co z kolejnymi wiaduktami, które są w mieście. Czy też są w takim stanie? Jeżeli są, no to mamy dramat komunikacyjny. No mamy przy ulicy Sulechowskiej wiadukt, prawda?
to jest ten, jakiś jeszcze mamy taki wiadukt? Bo ja sięgam tak no gdzieś. Właśnie, i teraz będzie trzeba, że tak powiem, się zastanawiać, czy są tego typu operaty robione na tych naszych obiektach, czy my bezpiecznie możemy się przemieszczać, no bo teraz jest jakby rozgrzebane od 2 miesięcy, jak przetarg został wygrany, firma weszła, zamknięty został, zablokowany ruch. No, stan tego obiektu faktycznie jest katastrofalny, bo tam nawet rowerem próbowałem też przejechać, to tam te takie pofałdowania są, wybrzuszenia. To jest niebezpieczne. Miał być remontowany, na to z Polskiego Ładu nawet pieniądze pozyskało miasto, dołożyło część swoich i tam pierwotny koszt chyba był, żebym nie skłamał, nie 40, chyba około 40 milionów, może trochę więcej. No tutaj jeszcze raz tyle wygląda na to, że trzeba będzie dołożyć. Pytanie, skąd te pieniądze brać teraz? Z tego, co wiadomo, to w budżecie miasta takich środków nie ma. Jest mowa o jakimś zaciąganiu kredytu, które miasto sobie tutaj jakby linię kredytową otworzyło. No właśnie, mamy linię kredytową. Tyle tylko, że nasze zadłużenie zbliża się do jakby ustawowo maksymalnego, jakie możemy uzyskać, bo już około 500 milionów złotych, tak? To jest procentowo chyba około 60%, tak wtedy no, program naprawczy chyba należy wdrażać, ale chyba się do tego właśnie zbliżamy. Pieniądze na wodotryski są, a na podstawowe rzeczy jak remonty dróg i obiektów mostowych, budowlanych, nie ma, także to też jest nasza tutaj jakby taka uwaga, bo my cały czas o tym mówimy, że należy remontować drogi czy właśnie tego typu rzeczy jak przepusty i mieszkańcy też o to proszą na osiedlach, jak i w centrum miasta, jednak no, prezydent wybrał inną drogę i my się do końca z tym nie zgadzamy. Nawet na sesjach ostatnio była o tym mowa, że to będzie z innych pieniędzy, że na razie nie remontujemy, robimy inne rzeczy. A przypomnę, w tym roku zmniejszono chociażby budżet na remonty dróg wewnętrznych, tych osiedlowych, mniejszych o 20 milionów rok do roku. I pan Kaliszuk powiedział, że no, będą środki jakieś rządowe, to będziemy wtedy remontować drogi. No i, a to na końcu... No i są te środki, co dalej? Teraz zobaczymy, czy mamy... zostaną przeznaczone. Coś prezydent wspominał o kwocie 30 milionów złotych. Mieszkańcy czekają na remonty. To na koniec dopytam tylko, ten wiadukt, to co, budować od nowa, nie budować, zostawić tak jak jest, zlikwidować tą drogę? Jaki państwo pomysł by na to mieli jako no, opozycja wobec prezydenta Kubickiego? Jeżeli wiadukt grozi zawaleniem, to trzeba bezwzględnie coś z tym zrobić, trzeba go wyremontować. Wyremontować czy zbudować od zera, zburzyć to co jest? Chyba taniej budować niż remontować, tak się często mówi zresztą. No, zobaczymy, jak wygląda ekspertyza. Chcemy zobaczyć przeglądy i jaki jest stan faktyczny, bo na dzisiaj to chyba nie do końca sam prezydent nawet wie, jaki jest stan tego obiektu, bo zlecił jakby remont, a nie wiem, czy wiedział, w jakim stanie jest ten obiekt. No, nie wiem, czy są przeglądy. Chyba nikt nie wiedział do końca, w jakim stanie rzeczywiście jest ten obiekt. Dopiero te ekspertyzy to pokażą, jak rozumiem. Chyba nie jest jeszcze skończona ta ekspertyza. Aha. Wiemy tylko, że jest bardzo, bardzo źle. Dobrze, musimy już kończyć. Czas nam się wyczerpał, chociaż pytania by jeszcze były, ale musimy już kończyć. Dariusz Legutowski, radny miasta Zielona Góra, Platforma Obywatelska, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po 9:00.